Jeszcze był w gotowalni, gdzie sprowadzony najcelniejszy perukarz nowe systema modnej symetrii pracowicie układał, gdy lokaj najęty wszedł, opowiadając wizytę pana hrabi Fickiewicza. Wszedł tego momentu pięknie ubrany kawaler i z nieskończoną radością, a razem podziwieniem, poznałem mego lubego sąsiada podwojewodzica, o którego siostrę niegdyś miałem honor konkurować. Po pierwszych zwyczajnych przywitaniach pytałem się imć pana hrabi, jak mu się w Paryżu powodzi. – Wybornie – odpowiedział. Wszedł zatem w obszerne wyobrażenia paryskich rozrywek, grzeczności kawalerów tamtejszych, których on był wiernym naśladownikiem i już nawet do tego stopnia doskonałości przyszedł, iż został autorem nowego kroju fraków. Na fundamencie więc rozmaitych jego powieści ułożyliśmy plantę życia w Paryżu. Przyrzekł być wiernym moim towarzyszem i na dowód serdecznej poufałości pożyczył ode mnie 250 luidorów. Gdy mu pokazał listy rekomendacjalne od posła francuskiego w Warszawie, zganił ten mój postępek, opowiadając, iż te listy adresowane do osób takich, których korwersacja zbyt poważna, a przeto smutna, kwadrować żadnym sposobem nie może z rzeźkością kawalerów i młodych i modnych. Znajdę ja dla waszmość pana, rzekł dalej, nierównie większe rozrywki w tych domach, gdzie sam uczęszczam. Ułożyliśmy więc, dla honoru narodu polskiego, wszelkimi sposobami o to się starać, żeby i w guście, i w magnificencji przepisać kawalerów tamecznych. Jakoż zaraz skonfiskowane były suknie, którem z Warszawy przywiózł. Owe pasamany drzewickie nie zdały się do mojej paradnej liberii. Ja zaś więcej jak tydzień musiałem czekać na wygotowanie ekwipażu, garderoby i liberii dla czterech lokajów, dwóch laufrów, murzyna i huzara. Gdy już wszystko było na pogotowiu, dopiero za przewodnictwem imci pana hrabi, i ja sam także hrabia, wyjechałem na świat wielki. Najpierwszą wizytę oddaliśmy sławnej naówczas tanecznicy opery francuskiej. Ledwo mógł uwierzyć własnym oczom, gdym oglądał wytworność meblów, szacunek klejnotów, obszerność domu, delikatność stołu, do którego wkrótce miałem honor być przypuszczonym. Nauczał mnie imć pan hrabia, jak trzeba zawdzięczać takowe dystynkcje i jak mam w bogatych podarunkach utrzymywać wspaniałość narodową. Korzystałem z nauki, a na fundamencie kredytowego listu i wekslów bardzo często oddawałem wizytę mojemu bankierowi. Dziwiła mnie ludzkość kupców i rzemieślników, dających wszystko na kredyt. Wspaniała moja rozrzutność uczyniła mnie sławnym po całym Paryżu i zniewoliła serce ujęte wdziękami imci panny Larose. Z jej rozkazu nająłem mały domek na przedmieściu z pięknym ogrodem, a że w podle miał takiż domek marszałek jeden francuski, tak mój wymeblowałem kształtnie, iż przezwyciężyłem dotąd niezwyciężonego sąsiada. Moda była naówczas w Paryżu wozić się w kolaseczkach, które tam zowią cabriolet. Kazałem zrobić cztery od złota i srebra, akomodowane do czterech części roku. Ale gdy wozić się samemu przyszło, niedobrze świadom stan greckiego rzemiosła, na środku ulicy wywróciłem się na kamienie, a w tym szwanku wybiłem dwa zęby, rozciąłem sobie wargę i wywichnąłem prawą nogę. Miłosierni ludzie zanieśli mnie do bliskiego Cyrulika, opatrzony doskonale w domu moim usłyszałem fatalny wyrok, i kuracja kilka niedziel zabawi. Bolała mnie strata drogiego czasu. Całą nadzieję położyłem w kompanii imć pana hrabiego i kilkunastu poufałych od serca przyjaciół. Jużem zaczął do siebie przychodzić, gdy raz, nie mogąc się doczekać na wieczerze imć pana hrabi posłałem do jego stancji. Przybiegł zadyszany kamerdyner, oznajmiając, iż jadącego do mnie pana, warta miejska otoczywszy, zaprowadziła do publicznego więzienia. Zmieszała nas niezmiernie ta awantura. Wtem, nieznajomy człowiek przyniósł mi takowy bilecik. Kochany przyjacielu, zaklinam się na wszystkie obowiązki, wyrwi mnie z ostatniej toni, życiem odsługiwać będzie uczynność twoją, Fickiewicz. Gdybym się oddawcy pytał, skąd ten bilet, odpowiedział, że imci pan hrabia siedzi w więzieniu, zwanym lewek, za naleganie kupców, rzemieślników i innych ich mościów, którym znaczne sumy winien. Odpisałem natychmiast, obligując, aby nam rejestr długów przysłał. W godzinę przyniesiono. Wynosiły na naszą monetę dwadzieścia i dwa tysiące siedemset złotych. Wspaniałość umysłu i punkt honoru narodowy. Przezwyciężył ekonomiczne konsideracje. Na fundamencie mojego kredytu zaręczyłem za imci pana hrabie i wyszedł natychmiast rozkaz uwolnienia go z więzienia. Solenizując tak heroiczną akcję, zaprosiłem na wieczerzę wszystkich naszych wspólnych przyjaciół. Posłałem po imci pana hrabiego karetę moją paradną. Nie zastała go w więzieniu, a co gorsza i w stancji. Gospodarz tylko moim ludziom powiedział – Iż im ci pan hrabia, spieniężywszy w godzinę, co się sprzętów zostało, wsiadł w karetę pocztową i wyjechał z Paryża. Że się dobre złem płaci, nauczyło mnie smutne doświadczenie. Gdyby się było skończyło na nauce, byłaby rzecz znośniejsza. Ale po wyszłym już roku bytności paryskiej, gdy trzy razy przysłane z Polski weksle połowę tylko zapłaciły tego, co się bankierowi należało. Nie chciał już dalej na kredyt dawać. Kupcy, rzemieślnicy zaczęli się naprzykrzać. Chcąc uspokoić dłużników, napisałem do domu, aby mi pieniędzy tyle, ile potrzeba było, przysłano. Gdy z niecierpliwością responsu i wekslów czekam, odbieram list, w którym mi donoszą, iż ów dawny adwersarz wygrał sprawę w trybunale i ostatnią część wolną substancji mojej, szumin z przyległościami, zajechał. Utrzymywały jeszcze resztę kredytu i reprezentacji mojej, coraz zastawiane pod przypadkiem lichwiarzom galanterie i tanty. Gdy i tych brakło, wziąłem pretekst przejażdżki, a dopadłszy pierwszej poczty, wsiadłem na konia i udając kuriera, takiem śpieszno umykał, iż nazajutrz byłem już w granicach Flandrii austriackiej. W mą tylko przenocowawszy, puściłem się ku Holandii i nie zatrzymując się w żadnym mieście stanąłem w Amsterdamie. Ogołocony ze wszystkiego, długami obciążony za granicą i w obczyźnie, miałem się za zagubionego. Myśl rozpaczająca nie zastanawiała się nad niczym. Raz, gdym zatopiony w takowych refleksjach nad portem chodził, przybliżył się ku mnie kapitan jednego okrętu, który miał z portu wychodzić, gdy mnie pytał o przyczynę tak głębokiej melancholii, odkryłem mu stan mój okropny a gdym się od niego dowiedział że do batawi wyjeżdża przyszła mi na tym punkcie myśl puścić się w tamte kraje przyjął z ochotą moje prośby i zaraz na zajutrz za nadejściem dobrego wiatru puściliśmy się na morze okręt nasz był wojenny o sześciudziesiąt armatach wiózł do batawi urzędników tamtejszej regencji oprócz majtków i żołnierzy było nas podróżnych kilkunastu Pierwsze morskie kołysania sprawiły we mnie zwyczajny skutek znanej słabości. Pomału wdrożyłem się do tego nowego sposobu życia. Wiatry jednostajnie pomyślne przepędziły nas w dość krótkim czasie do wysp kanaryjskich. Tam wysiedliśmy na ląd dla wody świeżej i prowiantów. Dla niestatecznych wiatrów kilka razy musieliśmy wysiadać i odpoczywać u brzegów afrykańskich. Kraje te, które oglądał dość są znajome z wielorakich relacji. Nie sądzę więc za rzecz potrzebną powtarzać to, co drudzy już obwieścili. Dojeżdżając do cyplu dobrej nadziei, kończącego Afrykę, szturm wielki znacznie skołatał nasz okręt. A że czasy niebezpieczne do żeglugi nastawały, zatrzymaliśmy się tam kilka miesięcy. Okręt do Batawi odmieniono, a co gorzej i komendanta, który zostawszy od Rzeczpospolitej nominowanym na znaczny urząd, Musiał do ojczyzny powracać. Następca jego był człowiek surowy i nieobyczajny, jak pospolicie bywają ci, którzy całe życie na morzu trawią. Radbym był zostać się na tamtym miejscu, ale nie widząc tam żadnego sposobu do zarobku, za radą przeszłego komendanta, listami jego rekomendacjalnymi wsparty, puściłem się do Batawi. Jużeśmy byli z dość dobrym wiatrem znaczną część podróży odbyli, gdy razem wiatry ucichły. A okręt stanął wśród morza. To, do zwierciadła podobne, najmniejszego wzruszenia nie pokazywało. Gorącość niezmierna dokuczała nam srodze. Prowianty zaczęły się psować, wody coraz ubywało. Gdy zaś do dwunastego dnia przyszło tego nieznośnego na miejscu stania, połowę ludzi na okręcie chorych rachowaliśmy, Powstał nagła wiatr, ale tak mocny, żeśmy większą część żaglów musieli spuścić. Rzucono kilkakrotnie kotwice, ale te nas utrzymać nie mogły. Cały ekwipaż w niewymownej bojaźni zostawał, ileże wiatr, dyrekcji naszej cale przeciwny, niósł nas kulą do mnie Przez sześć dni trwała ustawicznie burza. Wzmagały się wiatry. Maszt pryncypalny złamał się. Większa połowa ludzi, zostających na okręcie, z niewczasu, choroby i pracy, nie była zdolna do roboty. Jam, ile możności, krzepił nadwarężone siły, pompując wodę wałami niezmiernymi okręt nasz przykrywającą. Wtem jeden z majtków zawołał i szląd blisko. Okrzyk ten, w innych okolicznościach pożądany, stał się nam wszystkim wyrokiem śmierci. W jednym momencie wpędzony na skały okręt rozbił się z nieznośnym trzaskiem. Co się ze mną naówczas stało, opowiedzieć tego nie umiem. To wiem, iż ocuciwszy się niejako, znalazłem się wśród morza. Zalany falami, opojony morską wodą, zacząłem dobywać ostatnich sił. Szczęściem zachwyciłem dość sporą deszczkę. Porwałem ją i takiem mocno trzymał, iż, mimo ustawiczne fluktami rzucania, podniesienia i spadki. Na pół żywy wyrzucony byłem na piasek lądowy. Bojąc się, żeby mnie powracająca nazad fala nie zagarnęła, biegłem płaskiem bez oddechu. Siły mnie na koniec opuściły i padłem bez zmysłów. Mdłość najprzód, a potem sen, który narzekania moje przerwał, trwał długo. Nie pierwej otworzyłem oczy, aż słońce blaskiem swoim przerażać je zaczęło. Obudziwszy się. Żałowałem, iżem ostatni raz oczu nie zamknął. Wracały się nieznacznie osłabione siły. Wstałem z miejsca i, gdy od morza żadnego już wsparcia ani nadziei mieć nie było można, puściłem się w głąb tej ziemi, na którą mnie niespodziewane wyroki zaniosły. Bałem się napaści drapieżnych zwierząt. Widok coraz nowych osobliwości bawił mnie i dziwił. Drzewa albowiem. Owoce i zioła wszystkie prawie innego były rodzaju niż europejskie. Jużem był uszedł bardzo gęstym lasem, bez znaku najmniejszej drogi lub ścieżki prawie pół mili, gdym postrzegł z radością, iż się drzewa zaczynały przerzedzać. Wyszedłem na koniec w pole, a zobaczywszy pilnie uprawne i zbożem już prawie dojrzałym okryte, bardziej jeszcze uradowałem się, wnosząc sobie stąd, iż ten kraj nie tylko miał mieszkańców. Ale nawet mieszkańców niedzikich, bo znających rolnictwo i w towarzystwie żyjących. Utwierdził to moje zdanie wkrótce widok pożądany wsi czy miasteczka. Domy albowiem nie zdawały mi się być wspaniałe i wyniosłe, ale obszerne i dobrą symetrią rozłożone. Gdym się ku temu miejscu z jak największą skwapliwością zbliżał, postrzegłem dość wielką ludzi zgraję, zapatrujących się na jakoweś widowisko. Ci, skoro postrzegli z daleka strój mój, podobno w tamtych stronach niewiedziany, rzucili się wszyscy ku mnie, a w okamgnieniu otoczony zostałem ludźmi przypatrującymi się ciekawie osobie mojej. Wzajemne zadziwienie trwało czas niejaki. Wtem przystąpił ku mnie poważny starzec i gdy mi na znak dobrego przyjęcia rękę podał, ja padłem mu do nóg, rzewnie płacząc. Podniósł mnie z skwapliwością i mówić począł łagodnie, jakim mógł z miny i gestów miarkować, ale językiem wcale mi niewiadomym. Na hazard, że może co zrozumie, zacząłem do niego mówić po polsku, po łacinie, po francusku, a gdy i on mnie nie rozumiał, gestami opisywałem mu sytuację moją trażniejszą. Zrozumieli, jakim z nich poznał, iż przepłynąłem od morza. Ale tego pojąć nie mogli, gdym im nasz okręt opisywał i krainę daleką, z której przyszedłem. Że zaś mi głód zaczynał bardzo dokuczać, prosiłem przez gesta o posiłek. Postrzegłszy to, ów starzec wziął mnie za rękę i zaprowadził do domu swojego. Nie był, tak jak i inne, wyniosły, ani wspaniały, czystość, porządek i piękna symetria, największą były jego ozdobą. Domy wszystkie były drewniane. Ale ściany z zewnątrz i wewnątrz połyskiwały jakby napuszczone było drzewo osobliwym pokostem nie można albowiem było rozumieć iżby miały być takowe z przyrodzenia. w pierwszej izbie ławy były naokoło niewiele od podłogi wzniesione tam mnie gospodarz posadził przyszła za zawołaniem sędziwa niewiasta jaką miarkował żona jego przyniesiono potrawy z samych jarzyn na biału i owoców a w naczyniu podobnym do naszych farfurowych wodę. Owoce były nierównie lepsze od naszych, chleb podobny do żytnego, ale smaczniejszy. Łyżkę tylko miałem do jedzenia. Chcąc chleba ukroić, dobyłem noża z kieszeni. Zdziwiło bardzo gospodarza to, zapewne w tamtym kraju niewidziane, narzędzie. Poglądał na nie z ciekawością i zdało mi się, iż się go nie śmiał dotknąć. Gdy mu więc do rąk ofiarowałem, Wziął za ostrze i obraził sobie palec. Postrzegłszy krew, rzucił nóż na ziemię, wołać zaczął. A gdy się domownicy zbiegli, opowiedział im, co się stało. Chciałem zdjąć nóż z ziemi, ale mi nie dopuścili tego i ledwą się mógł od śmiechu wstrzymać, gdy po małej chwili, przyniósłszy jakiś instrument na kształt grabi, z daleka mój nóż popychali ku drzwiom. Wyrzuciwszy go za drzwi, przypatrywali mu się z daleka, podobno chcąc widzieć czy się nie rusza. Wykopali za tym dołek dość głęboki i tam go pochowawszy przysypali ziemią. Przyszedł zatem do mnie gospodarz i poznałem z gestów iż mi wymawiał, żem go wdał w tak wielkie niebezpieczeństwo. Pytał, jeżeli drugiego takiego nie mam przy sobie. Odpowiedziałem, że nie. Dopiero prosi, żebym zakopanego noża nie ruszał. Obiecałem chętnie. Osada, w której zostawałem, miała 120 gospodarzów. Każdy z nich miał dom, pole i ogród, wszystko pod równym wymiarem. Najwięcej dzieci rodzicom służyli, lubo mieli innych obojej płci domowników, ale w odzieży i wyglądzie żadnej nie było między nimi różnicy. Nie znać było najmniejszej podłości w czeladzi. Panowie nie patrzyli się na nich surowym okiem, dopiero szkar bolesnych albo obelżywych. Podobieństwa nawet nie postrzegłem. Wzrost obywatelów był mierny. Twarze wesołe, cera zdrowa. Kalek lub zbytecznie otyłych albo chudych nie widziałem. Siwizna, niezgrzybiałość oznaczała starych. Niewiasty może by potrzebowały bielidła, gdyby tysiączne wdzięki nie nadgradzały płci nieco smagławej. Żadna zaś czerwona farba nie wyrównałaby piękności i żywości ich rumieńca... Który wstyd zapalał. W porównaniu twarzy malowanych, którychem się niegdyś aż nadto napatrzył, zdawało mi się, iż porzuciwszy kopie bardzo mierne, przypatrywałem się wybornym oryginałom. Strój mężczyzn był bardzo prosty co do gatunku materii, ale krój wygodny, nie krępował po naszemu bez potrzeby członków. Kolor wszystkich sukien był szarawy, biały, według wełny, której nie farbowano. Czarnych owiec bardzo mało widziałem, takiego zaś koloru wełnę obracają na kołdry i materace. Krój odzieży podobny do tego, który widzimy pospolicie w statuach greckich i rzymskich. Spodnia, suknia niżej spadała od kolan, zwierzchnia, daleko dłuższa i obszerna na kształt płaszcza, zażywana najwięcej bywała od starych albo też i od młodszych, w czasie zimnych lub słodnych. Mężczyźni włosy zapuszczali równo z szyją, z przodu je do góry zaczesywali, żeby nie spadały na oczy. U dzieci obojej płci włosy nisko były strzyżone dla zachowania ochędustwa. Suknie niewiast odmiennego nieco były kroju niż mężczyzn. Materia delikatniejsza. Pudru białego, szarego i szarawego jeszcze była moda w ten kraj nie wniosła. Maszczenie włosów pomadą miały tamtejsze damy za nieochendustwo. Nie idzie zatem, iżby ich strój nie miał być w tamtych stronach przystojny i nawet wytworny. Chęć podobania się Powszechnym jest wszędzie tej płci przymiotem. Odmian mody w tamtym kraju nie znano. Krój sukien od wieków był jednaki. Kolor, jaką wyżej namienił, nigdy się nie odmieniał. Nie mieli albowiem sekretu farbowania wełny. Jakoż dowiedziałem się po tym, iż gdy moje suknie egzaminowano, była zaś zwierzchnia zielona, kamizelka pąsowa, wnieśli sobie stąd zaraz tamtejsi obywatele, iż owoce mojego kraju były zielone i pąsowe. Kraj ten zewsząd był morzem oblany, i całej wyspy powszechne nazwisko Nipu. Język narodu dość łatwy, ale nie obfity. Żeby im wytłumaczyć skutki i produkcję kunsztów naszych zbytkownych, musiałem czynić opisy dokładne i dobierać podobieństw. Nie masz u Nipuanów słów wyrażających kłamstwo, kradzież, zdradę, pochlebstwo. Terminów prawnych nie znają. Choroby nie mają szczególnych nazwisk. Ale też ani dworaków, ani jurystów, ani doktorów nie masz. Pod dyrekcją mojego gospodarza trawiłem czas nad nauką tamtejszego języka, jakoż w kilka miesięcy mogłem się już rozmówić. Przez cały ten czas spostrzegałem, iż stronili ode mnie tamtejsi mieszkańcy. Obchodzili się, gdy tego konieczna potrzeba wymagała, względem mnie z wszelką ludzkością, odpowiadali na moje pytania w krótkich słowach ale znać było w tych powierzchownych oświadczeniach jakowyś przymus i odrazę. Martwiła mnie ta ich niewiara i zbyteczna ostrożność, ale sądziłem, iż musiała pochodzić z przyczyn mi niewiadomych, a według ich sposobu myślenia uczciwych i należytych. Sam mój gospodarz, gdym się go wypytywał o zwyczajach, prawach i historii krajowej, zbywał rozmaitymi sposoby ciekawość moją. Bojąc się niedyskrecji, milczałem. Że zaś pokazywał wielką ciekawość wiedzieć na mniejsze krajów naszych okoliczności, ile możności starałem się o to, żeby tę jego ciekawość nasycić i uspokoić. Jednego dnia, gdy się przechadzałem zamyślony nad moim teraźniejszym stanem, przystąpił do mnie z wesołą twarzą gospodarz, oznajmując, iż dnia jutrzejszego będę przyjęty do powszechnego towarzystwa. Powróciwszy do siebie, Ciekawie czekałem, jakie będą obrządki przyjęcia mnie do obywatelstwa i społeczności Nipułanów, a wiedząc ten naród uprzejmy i obyczajny, ale z drugiej strony co do nauk, kosztów i sposobu życia dziki i niewiadomy, wziąłem sobie za punkt największej wdzięczności oświecić ich niewiadomość i prostotę. Na tym więc fundamencie skomponowałem sobie mowę, którą do nich mieć miałem na nazajutrz. Podając im sposoby, przez które mogliby wyjść ze stanu swojej dzikości i wkroczyć w ślady narodów europejskich, wszystkie inne doskonałością i wiadomością rzeczy celujących. Już się zabierało nazajutrz ku południowi, gdy przyszedł do mnie mój gospodarz i zaprowadził do domu jednego. Zastałem tam zgromadzonych wszystkich osady gospodarzów. Przyjęty od nich byłem mile, a gdyśmy z darnia zrobione stoły w chłodzie drzew sadu zasiedli. Stawiano przed każdym zwykłe potrawy. Gdy się już miał obiad kończyć, najstarszy z stołowników, zawoławszy mnie do siebie, rzekł. Bracie, bądź z nami, używaj darów przyrodzenia, a pamiętaj, że istotne obowiązki towarzystwa miłość i zgoda. Ułamawszy więc kawałek chleba, rozdzielił go na dwie części, sam jedną włożywszy w usta, mnie drugą oddał. Wziąłem z uszanowaniem, a zjadłszy udzielony kawałek, gdym chciał oświecać ten dobry, a dziki naród, mój gospodarz tak zaczął mówić. Człowiek ten, którego mi zleciliście, zachował się dobrze u mnie i już pierwsze kroki są uczynione. Sposoby jego myślenia, mówienia, działania są zdrożne ale trzeba mieć litość nad niewiadomością, prostotą i zaślepieniem człowieka, który zapewne temu nie winien, że się w pośrodku grubych i dzikich narodów urodził. Ksao, właśnie teraz nie ma czeladnika, może go wziąć i na naukę, i do pomocy. Zapomniałem z gruntu oracji mojej, słysząc tak niespodziewane słowa. Ja, który prostaków i dzikich uczyć rozumu chciałem, od nich samych osądzony za dzikiego i oddany na naukę. Spuściwszy oczy, siedziałem w zamyśleniu, gdy ten Ksao, mój nie wiem czy pan, czy nauczyciel, wziąwszy mnie za rękę, do domu swojego przywiódł, a oprowadziwszy po gumnie, oborze, stodole i polu, rozdzielił zabawy dnia na dwie części. Rano w pole miałem wychodzić do pracy, reszta czasu miała być obrócona na dozieranie domowego gospodarstwa. Czym się ja mógł tego spodziewać, żebym mógł kiedy przystać na parobka? Już trzy miesiące mijały mieszkania mojego, gdy wziąwszy mnie sobą w pole, Xao, a odmieniwszy sposób mówienia, na samych przedtem pytaniach zasadzony, zaczął w krótkości słów zwięźle przekładać, jak wiele każdemu człowiekowi na tym należy, aby umiał złe swoje skłonności poskramiać i uprzedzenia wykorzeniać. Proste, ale właściwe rzeczą były jego słowa. Ułożenie zaś takie, iż jedna rzecz z drugiej wypadała, a dyskurs cały zdawał się być łańcuchem z koniecznie potrzebnych ogniwów złożonym i spojonym. Przyrównał edukację do rolnictwa. Trzeba, rzekł, wprzód poznać ziemię, żeby wiedzieć, jak się wziąć do uprawy, a osobliwie w ten czas, gdy się nowy grunt wydobywa. Jeżeli, gdzie ma być pole, były przedtem krzaki i drzewa, nie dość na tym, żeby drzewo ściąć i krzaki zżynać. Trzeba ile możliwości o to się starać, żeby i drzew i krzaków korzenie wydobyć z ziemi. Inaczej i miejsca wiele zabiorą i pług będzie się na nich zastanawiał i psował. A do tego, gdy w ziemi korzenie trwać będą, zostanie w nich wigor, który coraz szkodliwe, a na nic niezdatne latorośle będzie wydawał jeżeli nie będą na nowym gruncie drzewa i krzaki będą zielska choć nie tak mocno gęściej jednak wkorzenione uprawnik więc dobry nie będzie żałował pracy żeby te pasma korzonków pomału wybierał co większa korzystać z nich potrafi gdy popiołem spalonych czczą ziemię otłuści obiecywać sobie wykorzenienie namiętności rzecz płocha i nierozumna jak ciało żywiołami Umysł namiętnościami trwa. Złe ich użycie czyni nieprawość. Z rozmaitych Twoich odpowiedzi na moje pytania, poznałem, jak mi się przynajmniej zdaje, iż w Waszych stronach, czyli umysłu przeświadczenie, czyli instynkt jakowyś zbawienny i szczęśliwy, przywiódł Was, a bardziej przynaglił do edukacji młodzieży Waszej. Z tym wszystkim śmiem twierdzić, żeście się grubo pomylili i w sposobie, i w szczególnych stopniach wychowania. Co byś mówił o takim budowniku, który by dom od dachu chciał zacząć, albo nie postawiwszy ścian, robił podłogę? Śmiejesz się z głupstwa cieśli? Zdaje ci się niepodobna, żeby taki dom stanął. Wiedz, że o tym, że ty jesteś tym domem, a ten, co cię uczył, cieślą. Zepsowany wasz rozum powymyślał wam jakoweś dziwaczne nauki, których my tu z łaski najwyższej istności nie mamy i mieć nie chcemy. Powiadałeś mi, iż skoro w niemowlęcym wieku zaczynacie gadać, każą wam znowu wszystko inaczej nazywać, niżeliście dotychczas nazywali, a gdy znowu nauczycie się tego inakszego nazywania, znowu inaczej rzeczy nazywać uczycie się. Powiedz mi, proszę, może być większe szaleństwo nad to? Gdyby jeszcze te coraz inaksze nazywania wiodły was do lepszego poznania rzeczy, sądziłbym ten sposób za niedobrze wymyślony, bo trudny. Ale zapatrzywszy się na skutek jego dobry, przepuściłbym wam tę zdrożność. Ale gdy, jak sam powiadasz, ten tylko przynosi korzyść, iż możecie tak z jednymi mówić, że was drudzy nie rozumieją, nie widzę ja w tym żadnego zysku, żadnego dobra. Owszem, i złość, i głupstwo. Złość, bogadać tak, żeby drugi nie rozumiał, jest to mu czynić przykrość, wznawiać podejrzenie i niewiarę, dać uczuć jakąś zwierzchność. I dystynkcję upadlającą nierozumiejącego. Głupstwo, samochcąc się tam zatrudniać, gdzie praca żadnego zysku nie przynosi. Nadmieniałeś mi coś o księgach, pismach, charakterach, które rozmaite tym sposobem czytać i rozumieć można, a przeto nabierać coraz większej doskonałości. Dajmy na to, że tego wszystkiego inaczej nauczyć się nie można, tylko przez charaktery wyrażające brzmienia słów czemu żeście tych charakterów nie stosowali do jednego sposobu nazywania rzeczy nauczony tym sposobem od pierwiastków niemowlęctwa swojego uczeń zamiast prawego rzeczy poznania zaprzątnioną ma pamięć nazwiskami trudnością takowej nauki na pierwszym wstępie przerażony jeżeli jest z przyrodzenia słabego pojęcia z ciężkością wiadomości takowej nabędzie jeżeli ma umysł po temu, nauczy się, prawda, tych nazwisk, ale w tej samej nauce dwojaką szkodę poniesie. Czas straci, który by na potrzebniejsze rzeczy mógł ułożyć, nabierze wstrętu do innych, stanowi swojemu przyzwoitszych wiadomości. Do objawienia myśli waszych dwa macie sposoby. Albo zwyczajnym trybem dyskursu. Albo takowym słów ułożeniem, które dźwięk osobliwy czyniąc, zarywają coś harmonii muzycznej. Obydwa te sposoby są nam wiadome i nie rozumiej, żebyśmy mieli gardzić tym, co wy nazywacie elokwencją i poezją. Dar mówienia nadto jest wybornym, żeby się nad nim nie miała zastanawiać edukacja młodzieży. Znamy my to, iż dobre słów ułożenie lepiej myśli obwieszcza i częstokroć słodkim gwałtem zniewala ludzkie umysły. Słyszałeś skład i wdzięk rymotwórstwa w pieśniach tutejszych, ale te zawierają w sobie naszą wdzięczność ku najwyższej istności, opiewają przodków cnoty, żeby następców zachęcić do naśladowania. Bylibyśmy zapewne mniej dbali o poezję, gdybyśmy nie uznali, iż składność rytmów lepiej wpaja w umysł i pamięć rzeczy, które chcemy, żeby młodzież nasza umiała i mogła pamiętać. Znajdują się, jakoś mi mówił, Takowi ludzie u Was, którzy gardzą wymową i nie chcą, żeby się w niej młodzież ćwiczyła. Źle czynią. Ja nie widzę, co by było źródłem takowego błędu. I, lubo doskonale nie znam Waszego sposobu myślenia, śmiem się jednak domyślać, że to czynią albo dlatego, iż mają osobliwość za przymiot umysłów wielkich, albo zazdroszczą drugim, czego sami nie mają, albo zbyt trwożni boją się złego użycia wymowy. Gdyby ta ostatnia przyczyna była ważna, trzeba by porzucić cnotę dla bojaźni, hipokryzji. Jeżeli to im wstręt czyni, żeby młodzież zamiast wymowy do wielomówstwa nie przywykła, niech z siebie dają przykład młodszym, a nie przesadzając w dobieraniu słów nadto wybornych, wyrażeń osobliwych, sposobu nadzwyczajnego, niech jeżeli chcą, ganią wymowę, ale prostym i zwyczajnym mówienia sposobem. Chcąc dać próbę waszego krasomówstwa Powtarzałeś przede mną dyskurs, któryś był do nas nagotował podczas wspólnej uczty. Pamiętam niektóre wyrazy twoje, zdają się być dość gładko brzmiące, ale ułożyłeś kilkaset słów na to, co byś mógł był w kilkunastu albo na koniec w kilkudziesiąt zamknąć. Dobrze się stało, żeś twojej mowy nie powiedział, obwijając albowiem treść rzeczy w tyle słów niepotrzebnych. Tyle byś wskórał, iż byłbyś osądzonym za człowieka płochego, który się tylko ułożeniem słów bawi, za nierozsądnego, który chce prawdę zatłumić, za dumnego, który jedynie pochwały szuka. Nie zastanawiam się nad celem dyskursu twego. Uczyłeś sam, iż kto siebie i drugich nie zna, temu ani należy, ani przystoi czynić innych dzikimi, a siebie nauczycielem. Przechodząc się raz sam jeden nad tym brzegiem morskim, gdzie po rozbiciu okrętu mojego był wyrzucony, zastanowiłem się myślą nad moim teraźniejszym stanem. Począłem dalej rozważać wszystkie życia mojego przypadki, niedoskonale jeszcze u siebie przeświadczony, czyli zyskał, czy stracił na aktualnej mojej sytuacji. Gdy w zapalonej żywymi obrazami, imaginacji coraz się insze myśli snuły, pod brzegiem wiszącej nad lądem skały, Postrzegłem część znaczną rozbitego okrętu, którą fale unosząc wbiły w piasek brzegowy, a zwyczajny morski odwrót zostawił naówczas oschłą. Miejsce to było na ustroniu. Nie obawiając się, więc, żeby mnie postrzeżono, skoczyłem ku temu miejscu i poznałem iż to była tylna część okrętu, gdzie pospolicie bywa izdebka kapitańska i inne najszacowniejsze składy. Z ciężkością przedarłem się do tej izdebki i wielem w niej rzeczy znalazł. Te, które wilgoć zepsuć mogła, zupełnie już były zbutwiałe. Inne, jako to pistolety, fuzje, rdza okryła, zdatne jednak być mogły do użycia. Nie mogłem napaść oczu tak niespodziewaną zdobyczą. Żeby więc ukryć przed obywatelami tamtejszymi korzyść moją, poszedłem pod bliską skałę i znalazłszy w miejscu nieznacznym sporą pieczarę, skrzętnie tam zacząłem znosić łupy moje. Jużem był prawie wszystkie zgromadził, gdy w jednym kącie izdebki kapitańskiej, postrzegłem nieznaczną kryjówkę, której przykrycie odstawało trochę od reszty podłogi. Zerwałem ją natychmiast i pierwszy raz od lat trzech blask złota w oczy moje uderzył. Lubo ówkruszec na tamtym miejscu do niczego zdatnym być nie mógł, przecież słodka pamięć tego, do czego przedtem służył tak dalece rozżarzyła imaginację moją, iż nie mogłem się wstrzymać od najwyższego radości uczucia. Poznałem z cechy, iż te pieniądze były luidory francuskie. Przeniosłem je śpiesznie do pieczary. A że już słońce skłaniało się ku zachodowi, żeby mieszkańcy nie domyślili się o przyczynie spóźnienia mojego, udałem się jak najspieszniej do osady. Przez całą noc oka zmrużyć nie mogłem. Widząc się być posesorem znacznego skarbu, Żałowałem niezmiernie, iż zostawałem w takim miejscu, w którym mi żadnej korzyści przynieść nie mógł. Stawiałem się myślą w ojczyźnie i natychmiast kupowałem wsie, miasta, budowałem pałace, plantowałem ogrody. Byłem nieszczęśliwy wśród szczęścia mego, mając, a użyć nie mogąc tego, co mi jak na przekorę los i w pieszczotach swoich fałszywy i zdradny, użyczył. Skoro tylko nazajutrz słońce zeszło, poszedłem do mego gospodarza i zmyśliwszy ciężki ból głowy opowiedziałem iż dzień cały stracę na chodzeniu dla nabycia sił przy diecie i egzercytacji chętnie zezwolił ja zaś wziąwszy z sobą nieco pokarmu chyżej niż strzała pobiegłem do moich łupów nim jednak przyszło egzaminować to co ukrył w pieczarze zobaczywszy wprzód, że rzeczy były nietknięte puściłem się znowu na nową zdobycz, a szukając po wszystkich kątach owej sztuki okrętu Zdobyłem zostawioną w jednym kącie pakę. Tę odbiwszy, znalazłem ksiąg wiele, niezupełnie jeszcze przemokłych i zbutwiałych. Dostało mi się jeszcze znaleźć baryłkę prochu i worek kul i śrutu. Zniosłem te drogie sprzęty do mojej pieczary, a gdym się raz jeszcze zapuścił ponad brzeg patrzeć, jeżeli kogo z mieszkańców mnie szpiegującego nie obaczę, postrzegłem o kilka stajów stojącą przy brzegu łódź, zapewne od owego okrętu. Poszedłem ku niej, nic nie znalazłem prócz dwóch wioseł. Zaprowadziłem ją natychmiast w bliskie ujście rzeczki do morza wpadającej. Tam, powrozem, którym był z okrętu zdobył, przywiązałem ją do jednego drzewa w takowym miejscu, gdzie gęsta zarośl zupełnie ją od oczu ciekawych zasłonić mogła. Wróciwszy się nazad do pieczary, dopiero spokojnie zacząłem egzaminować bogactwa moje. Przystąpiłem najsam przód do szkatuły i worków z pieniędzmi. Znalazłem w złocie czerwonych złotych francuskich podwójnych sztuk 4862, pojedynczych 3716. Monety niewiele było. Oprócz tego w osobnym szkatuły puzderku diamentów znacznych, jeszcze niebrylantowanych kilkadziesiąt, mniejszych, kilkaset. Kamieni kolorowych, rubinów, szmaragdów, szafirów, bardzo wiele że zaś osobliwym szczęściem do owej szkatuły woda nie zaszła, zdobyłem kilka fascykułów papierów. Te wziąłem do siebie, chcąc je spokojnie w domu przeczytać. Książki, że były po części zamokłe, wydobyłem z paki i rozłożyłem na piasku, żeby się wysuszyły. Słabość wczorajsza zasiągnęła dzień następujący. Pod tym więc pretekstem, wziąwszy z sobą prowiant, pospieszyłem do moich skarbów. Dowiedziawszy się z papierów, iż okręt rozbity był armatora francuskiego miasta de Saint-Malo, znalazłem między nimi weksle: jeden do Amsterdamu na 12 tysięcy czerwonych złotych, drugi do Londynu na 22 tysiące czerwonych złotych, trzy do Genui każdy na 6,5 tysiąca czerwonych złotych. Nie gardziłem i tą zdobyczą w nadziei, że może się zda kiedykolwiek, zachowałem ją ze złotem. Żeby nie popaść jakowej suspicji unipuanów z okazji częstych moich przechadzek, umyśliłem za powrotem dać znać mojemu starcowi, iż postrzegłem część okrętu krajów naszych. Żeby zaś nie pomiarkował, iż zdobycz w nim znalezioną dla siebie zachowałem, zaniosłem nazad do izby retmańskiej fuzję jedną, pistoletów dwa zardzewiałych, instrumenta muzyczne i pakę z wysuszonymi już księgami. Ten zaś umyślnie dlatego, Abym mu je potem tłumacząc, dał uczuć, jakieśmy w rozmaitych naukach biegli. Stało się tak, jakim ułożył. Ksa'o nie tak ciekawy, jak pragnący zabierzeć szkodliwej w skutkach ciekawości współobywatelów, równo ze świtem poszedł ze mną do owej reszty rozbitego okrętu. Oglądał każdą część pilnie, pytał się o przyczynę i zdatność każdej. Fuzje i pistolety, gdym mu ich użycie opowiedział, Wrzucił w morze, książki pozwolił zanieść z sobą, instrumenta w okręcie zostawił. Prosił mnie zatem, żebym tłumaczył, co księgi w sobie zawierały. Obiecałem z tym jednak dokładem, żeby mi pozwolił czasu do rozpatrzenia się w nich należytego. Zasiadłem nad tą pracą, a że wszystkie były francuskie, łatwo mi były do zrozumienia. Nie kładę ich regestru, ileże od tak dawnego czasu nie mogłem sobie wszystkich tytułów przypomnieć. To wiem, iż znalazłem komedię Moliera, Romansów 38, o ekonomii politycznej Ksiąg 4, Ary de l'Opéra komik, Zbiór Wielki, anacreonta z Kopersztychami, Newtona filozofii Tom III, Sposób robienia pasztetów i Cztery planty Paryża. Po wyszłych dniach kilku naglił mnie Xao, żebym mu opowiedział cokolwiek z tego, co te księgi w sobie zamykały. Tłumaczyć wdzięk pieśni anakreontowych obywatelowi Wyspy Nipu byłaby rzecz trudna i niewczesna, nadto była w nich wielka różność od tamtejszych. Żeby można było grzeczne kłamstwa pisać, naród tamtejszy tego nie pojmował, musiałem więc romanse porzucić. Arie Opery nie miałby szacunku u nieznających się na muzyce. Filozofii zaś Newtona nie rozumiałem. Udałem się więc do Moliera. Prawdę powiedzieli starzy, iż słodki dym ojczyzny. Widoki europejskie wzbudziły we mnie chęć widzenia Europy. Złoto, lubo w tej wyspie do niczego niezdatne, ułudziło mnie zupełnie. Stałem się chciwym, bez nadziei zysków, trwożnym, w zupełnym bezpieczeństwie. Posesor znacznego skarbu. Czułem ustawiczną niespokojność, formowałem projekta, rachowałem zyski, roztrząsałem istotę mojego dobrego mienia. Gdy zaś nad tym zastanowić się przyszło, iż na mojej wyspie żadnego z tych projektów do skutku przywieść nie można było, wpadłem w rozpacz i narzekałem na igrzysko losu mojego, który mi w ten czas dodawał sposobów, kiedym z nich korzystać nie mógł. Jurzem się był przyzwyczaił do sposobu życia pułanów. Jużem zaczynał doznawać skutków szacownej spokojności. Kruszec złoty, nie dość że mnie uczynił nieszczęśliwym w Europie, dognał za światem. Pasowałem się nieskończenie sam z sobą. Przywodziłem sobie na myśl niesposobność korzystania z tego złota, niepodobieństwo wydobycia się z wyspy, hazard podawania się na nowe niebezpieczeństwa, niewdzięczność ku dobrodziejom. Te i inne uwagi konwinkowały zupełnie rozum. Serce się jednak temu wszystkiemu statecznie sprzeciwiało. Jurzem był przedsięwziął uczynić heroiczną ofiarę i to złoto wraz ze wszystkimi innymi Europy zdobyczami w morze wrzucić, ale gdym kilka worków z jaskini wydobył, takim wstręt uczuł do wykonania tego zamysłu, iż widząc, że się żadnym sposobem przezwyciężyć nie mogę, przedsięwziąłem na owej zachowanej z okrętu łodzi, puścić się na zgubę oczywistą prawie, Byle z tej wyspy wynieść. wtem postrzegłem jako zwyczajny morski odwrót w toż właśnie miejsce łódkę moją prowadził. Skoczyłem w pław do niej, a bojąc się podobnych przypadków, mając wiatr po temu, puściłem się na morze. Zaprzątniony jedynie nadzieją kiedyżkolwiek widzenia ojczyzny, odmianą sytuacji ukontentowany, zapomniałem o teraźniejszym aktualnym niebezpieczeństwie. Wiatr pomyślny pędził moją łódkę, ja zamyślony siedziałem w niej spokojnie. Po dość długiej chwili, gdym się za siebie obejrzał, a brzegi Wyspy Nipu w oddaleniu niknąć poczynały. Dopiero, niby ze snu obudzony, postrzegłem zuchwałość postępku mojego. Żal postradanego towarzystwa poczciwych ludzi opanował serce moje. Łzy obfite tym prawdziwsze, ile bez świadków, były hołdem powinnym ich cnocie dowodem wdzięczności za tyle dobrodziejstw wyświadczonych. Gdyby te sentymenta mogły były przewyższyć płochą nadzieję zobaczenia ojczyzny, byłbym się zapewne nazad wrócił. Ale w tej sprzeczce przeciwnych pasyj przezwyciężyła nie tak może miłość ojczyzny, jak wdzięk nowości. Zniknął widok opuszczonego kraju zupełnie, a z nim chęć powrotu. Sam jeden pan, sternik i majtek okrętu mego, ku wieczorowi dopiero posiliłem się nieco, a gdy nieznacznie sen miły zamykać począł znużone powieki, poruczyłem się losowi, a bardziej opatrzności boskiej, nieopuszczającej tych, którzy w niej ufność swoją pokładają. Gdym pierwszy raz na zajutrz oczy otworzył, już słońce zmierzało ku połowie swojego biegu. Patrzyłem na wszystkie strony, jeżeli gdzie brzegu albo płynącego okrętu nie obaczę, ale usiłowania moje były nadaremne. Perspektywy, z których jedną byłem cokolwiek naprawił, nic mi nie reprezentowały w najdalszej odległości nad smutno-jednostajny widok morza. Drugi ten dzień żeglugi przy dobrym wietrze oszczędzał mi pracy, ale natychmiast snuły się nieustannie myśli niektóre pocieszne, daleko jednak więcej było żałosnych i trwożliwych przeszedł pierwszy impet porywczy chęci oglądania ojczyzny, a żal coraz się większy wznawiał porzuconych mieszkańców wyspy Nipu. Przez dni ośm płynąłem, gdzie mnie wiatr niosły. Dziewiątego, widząc, że już znacznie prowiantów ubyło i woda zaczynała się psować, zostawałem w ustawicznej niespokojności, upatrując co moment brzegu lub okrętu. Gdy już dzień jedenasty przyszedł, postrzegłem w sobie znaczne opadnienie z sił, których i szczupły, i nadpsuty prowiant krzępić nie mógł. Przystąpiły za tym myśli pełne rozpaczy, radząc uniknąć długiej męczarni odważną rezolucją. Ale ten sam nadziei promyk, też same dzielne do serca słowo, które wstrzymało rękę po rozbiciu okrętu, zbawiennym religii światłem rozpędziło mgłę zaślepienia mojego. Gdy noc nastąpiła, Chociażem się silił do snu, niespokojność wewnętrzna nie pozwoliła mi spocząć. Czekałem z największą niecierpliwością dnia. Przyszedł ten, który miał życie moje dokończyć. Wschód słońca, każdemu stworzeniu miły, nie był przyczyną żalu. Płakać począłem rzewnie nad tym miłym, ale już ostatnim życia mojego widokiem. Prowiantów tyle tylko było, Ile na ten dzień wystarczyć mogło, i lubo mógłbym co do życia kilka dni jeszcze bez posiłku przetrwać, osłabienie zupełne nie dawało mi nadziei doczekać dnia jutrzejszego. Póki jednak sił stawało, ostatnich dobyłem na zawieszenie u wierzchu masztu wielkiej sztuki białego płótna z owego rozbitego okrętu zachowanej, w tej nadziei, iż może ów znak postrzeże jaki przejeżdżający okręt. I mnie zemdlonego z tej toni wydźwignie. Sam zaś, już nie mogąc się na nogach utrzymać, położyłem się wśród czółna, oczekiwając ostatniego losu. Już się zabierało ku zachodowi. Ja, w ostatnim stopniu osłabienia zostając, byłem w stanie człowieka na polu uśpionego, gdy zdało mi się usłyszeć odgłos niby wystrzelonej z daleka armaty. Mniemałem, iż to był skutek zbyt natężonej imaginacji, i nie uczynił przeto żadnej impresji. Wtem, gdy tenże odgłos mocniej powtórzony usłyszałem, porwałem się w tym punkcie, i bez pomocy perspektywy postrzegłem okręt ku mnie się zbliżający. Z jaką radością osądzony na śmierć i już na plac wyprowadzony winowajca, wyrok łaski i odpuszczenia słyszy, z takim właśnie uczuciem obił się o moje uszy głos z okrętu przez trąbę morską, każący mi się podobno zbliżyć. Nie zrozumiałem albowiem języka. Porwałem się do wiosła, ale osłabione ręce opuściły je. Postrzegli to z okrętu i natychmiast spuszczono łódź, która zbliżywszy się do mojej dała mi poznać ze stroju Hiszpanów. Wzięto mnie do łodzi, a moją ku okrętowi majtkowie zbliżyli. Rzeczy, które miał, wniesione były na okręt. Łódź puszczona na morze. Kapitan, jakim mógł z pierwszego wstępu zmiarkować, człowiek dumny, surowy i mało mówiący, kazał mnie na dół zaprowadzić i dać posiłek. Ledwo mógł skosztować sucharu, który przyniesiono, ale kieliszek wina, którego od lat kilku nie kosztował, taki we mnie skutek sprawił, jakbym zażył kordialu. Gdy więc po niejakiej chwili chciałem wstać z łóżka i podziękować kapitanowi za uczynność, a razem rzeczy moje odebrać. Usługujący mi powiedział francuskim językiem, iż rozkaz kapitana był, aby mnie z izby nie puszczano puty, póki rzeczy przy mnie znalezione, wyegzaminowane nie będą. Zdjęła mnie bojaźń, żeby nie przyszedł o szkodę. Kontent jednak, żem życie zachował, uśmierzyłem ją i prosiłem tego, który mi usługiwał, aby mi powiedzieć raczu, w jakim zostawałem okręcie i z jakimi ludźmi. Potwierdził mi w pierwszym zdaniu, iż okręt był hiszpański. Powracał z zabranymi w Afryce niewolnikami do Ameryki, aby ich tam oddał do kopania kruszców złotych w potozie. Kapitan zwał się don Emanuel Alvarez i y Astorgas Bubantes. Miejsce, w którym byliśmy, nie było oddalone od brzegów meksykańskich na pięć dni drogi, jeśli nam wiatry posłużą. Resztę dnia strawiłem odpoczywając w izdebce mojej, nie bez bojaźni, jakowej przygody. Sen smaczny. Nieznacznie mnie uspokoił. Nazajutrz, zupełnie czerstwy, obudziłem się około południa. Dziwno mi było, że żadnej dotąd nie miałem od kapitana rezolucji. Gdy więc z tej właśnie przyczyny w wielkiej zostawałem niespokojności, otworzyły się drzwi nagle, weszło do izby kilku żołnierzy i porwawszy mnie z łóżka, wsadzili na nogi kajdany. Chciałem się bronić, ale moc i gwałtowność oprawców moje usiłowania uczyniła daremne. Nie wiedząc, co się ze mną dzieje, dałem się prowadzić, gdzie chcieli. Spuścili mnie na dół okrętu i przykowawszy do sporego łańcucha w miejscu ciemnym i smrodliwym, zostawili w pół żywego. Nie uważałem z początku, gdzie mnie osadzono. Głosy pomieszane języków nieznajomych, płat rzewny i jęczenia przerwały moją nieczułość. Przypatrując się więc pilnie nędznym kompanom, poznałem, ile ciemność miejsca pozwolić mogła. Żem był między Murzynami, których wieziono do kopania kruszców. Chciałem próbować, jeżeli który nie mówił jakiegoś z tych, które umiałem, języków, ale żaden mnie nie zrozumiał. Próbowałem języka Nipułanów i ten im był niewiadomy. Płacz i jęczenie jedynym były wszystkim odgłosem. Dopomogłem im sowicie, a gdy ku wieczorowi przyniesiono strawę, dał mi nasz strażnik połowę spleśniałego suchara. Kilka wiader nad psutej wody, były naszym wspólnym napojem. Po kilku dniach nieco przyszedłem do siebie. Żal ciężki nastąpił po rozpaczy i nieczułości. Myśl niespokojna szparała ciekawie w dalszych moich obrotach i lubo byłem przeświadczonym, iż po to wieziony byłem, ażebym we wnętrznościach ziemi kruszce kopał, przecież głos jakowyś wewnętrzny powtarzał niekiedy, iż przyjdzie czas taki, w którym się to zakończy. I to mnie niepomału orzeźwiło, gdym sobie przypomniał, iż miałem zaszyte w szkaplerzu weksle owe, którym był w okręcie zdobył. Na tym fundamencie ułożyłem plantę uwolnienia mojego, mając nadzieję, iż kiedykolwiek człowiek, jaki miłosierny, nawiedzi nasze podziemne mieszkanie, a na ten czas, upewniwszy go wprzód o znacznej nadgrodzie, dam mu weksel do zmienienia i tymiż pieniędzmi przez niego nieby wykupionym zostanę. Stanęliśmy u portu. Tam, niedługo zabawiwszy, Zaprowadzono nas do potozu. Największym osłodzeniem nieszczęścia mojego naówczas było zapatrywanie się na ten świat nowy. Każdy widok był niezwyczajny. Zwierzęta, ptactwo, drzewa, zioła, owoce, wszystko różni się od naszych i w porównaniu wszystko zapewne nas przewyższa. Zwyczajny to jest sposób mówienia, iż imaginacja nasza zbyt się daleko zapędza i powiększa rzecz, której się boimy. Gdym wszedł pierwszy w podziemie potozu pieczary, poznałem, iż ta powszechna maksyma może mieć swoje ekscepcje. Okropność miejsca, stan nędzny i gorszy od bydlęcego pracujących niewolników, dzika srogość doglądających wszystkie te złączone okoliczności czynią to miejsce zbiorem tego wszystkiego, cokolwiek najnieszczęśliwszym człowieka uczynić może. Lubo, przygotowany do cierpliwości, Uczułem przecie powszechną w sobie rewolucję, gdy mnie w ten grup żywego wpychano. Trzeba się było, choć poniewolnie, jąć do roboty. Czerstwy jeszcze, bo młody, zacząłem to pracowite rzemiosło. Starałem się, ile możności, wykonywać to wszystko, co mi rozkazywano. Nie byłem jednak tak szczęśliwym, żebym powolnością mógł zmiękczyć stalowe serce urzędnika, który nas doglądał. Głos jego przeraźliwy powtarzały echa podziemnych lochów. Ten zaś głos fatalny był poprzednikiem chłosty winnym i niewinnym zarówno udzielanej. Między wielu, którzy odwiedzali pieczary nasze, postrzegłem raz sędziwego Amerykanina. Ten, jakim się potem dowiedział, niedaleko Potozu mając swoją własną osadę i handlem się bawiąc, odwiedzał niekiedy pracujących niewolników, cieszył łagodnymi słowy, słabych opatrywał w ich nieuchronnych potrzebach, od wszystkich przeto miany był za powszechnego ojca. W wielorakich z owym Amerykaninem dyskursach, miałem sposobność opowiedzieć mu wszystkie życia mojego przypadki. Prosiłem go na koniec, żeby myślał o sposobie wybawienia mnie z tej niewoli. A że przeświadczony o tym zupełnie zostawałem, iż był człowiek gruntownie poczciwy, ośmieliłem się powierzyć mu, iż miałem na sobie znaczne weksle, którymi można by mnie wykupić. Ale niewiadomy sposobu mieniania wekslowego ów Amerykanin nie śmiał się tego podjąć. Obiecał jednak w czasie przywieść mi Europejczyka, swego przyjaciela, za którego cnotę ręczył. Czekałem owego wybawiciela dwa miesiące i stąd zacząłem wpadać w znaczną melancholię i słabość. Postrzegł to ów dobry starzec i ile możności uczęszczał do mnie, ciesząc mnie nadzieją przyjazdu swego przyjaciela. Jurzem zaczynał wątpić o szczerości jego, mniemając, iż z miłosierdzia próżną mnie nadzieją łudzi, Wtem dnia jednego przybiega do mnie z radością, obiecując, iż za kilka dni stawi się z przyjacielem. Te dni kilka stały mi się kilku wiekami. Czwartego dnia przyszedł, a z nim człowiek już nie młody, lecz sił czerstwych i dobrej kompleksji. Strój jego był nader prosty. Suknie z czarnego cienkiego sukna bez fałdów, z małymi guzikami, kapelusz na głowie rozpuszczony, włosy zaczesane, po części już siwe, bez żadnej fryzury, wreszcie wszystko w największym porządku i ochędustwie. Gdy mnie pokazał, przystąpił ów jego przyjaciel Gwilhelm Kwakr i, nie ruszywszy kapelusza, bez żadnego poprzedzającego ukłonu, rzekł: Słuchaj, bracie, ty jesteś nieszczęśliwy, a ja bogaty. Ja ciebie wykupię. A jak będziesz wolnym, mów czego ci będzie potrzeba. Dam. Nie dziękuj. Chcesz być wdzięcznym? Bądź. Nie chcesz, mnie to nie zaszkodzi. Jeżeli cię Pan Bóg w dobrym kiedy stanie postawi, pamiętaj to drugim czynić, co drudzy dla ciebie czynią. Stanąłem w Warszawie 14 maja w samo południe. Prezentowany byłem u dworu. Przyjęto od panów łaskawie, oddam mile, od wszystkich z ciekawością i upragnieniem, żeby wiedzieć jak najdokładniej moje przypadki, o których już dawniej była wieść, przyszła z zwyczajnymi przydatkami. Osobliwość uczyniła mnie modnym. I to do mody nie zaszkodziło, iż wiedziano, żem skarby zdobył. Zbywałem na przykrzoną Warszawie ciekawość. Szczęściem przyjechał Angielczyk. Impet ciekawości w tamtą stronę zaraz obrócił Jam odetchnął po piętnastodniowych konfesatach. Wsparty wielowładną protekcją, uspokoiłem kredytorów, oswobodziłem szumin i wszystkie moje dziedziczne wioski. Resztę kapitałów bogatemu, ale żądnemu panu dałem na prowizję. W tak szczęśliwym i swobodnym życiu, jużem był blisko roku strawił, gdy odebrałem od jednego ministra list z Warszawy, w którym mi otwierał wrota do najwyższych promocji, byłem się tylko chciał podjąć funkcji poselskiej z mojego województwa na przyszły Sejm. Za radą więc jednego z sąsiadów, objechałem najprzód wszystkich wielmożnych urzędników i, lubo uczyniłem mocne przedsięwzięcie wstrzemięźliwości, przecież, mimo heroiczną moją obronę, musiałem się upić kilka razy. Przyjechawszy do miasta stołecznego. Chciałem iść jak najprzyzwoitszymi drogami do dostąpienia poselstwa. Wyśmiali dzikość moją sąsiedzi, gdy się dowiedzieli, żem tylko jednego kucharza z sobą przywiózł. A gdy ich wieść doszła, że mniej więcej miał z sobą nad dwa antały wina, sam imć pan podkomorzy wręcz decydował, iż o moim poselstwie nie tuszy. Kupiłem więc czym prędzej w pobliższym klasztorze. Wina wybornego beczek kilka, kucharzów użyczyli sąsiedzi że zaś było pomiędzy dostatkiem, poszło wszystko i prędko, i dobrze. Było nas konkurentów niemało, a ziemianie dwóch tylko mogli wybrać na poselstwo. W wigilię sejmików przyszedł należący do mnie imć pan pod stoli, oznajmując, iż inaczej najmocniejszego adwersarza nie przeprę, tylko rzęsistym między szlachtę pieniędzy rozrzuceniem. Nie ze skąpstwa, ale z podłości tego kroku westchnąłem, Przypominając sobie ową szczęśliwą wyspę, gdzie umysł i wola obywatelów nie była na sprzedaż. Przy samym zagajeniu hałas w kościele powstał. Koło kruchty batalia. Skoczyliśmy między pijanych, a gdyśmy chcieli wiedzieć o przyczynie tak znacznej żwawości adwersarzów, tegośmy się tylko dowiedzieć mogli, iż jedli śniadanie u imci pana miecznika. Podano mnie za kandydata. Wtem ów mój plenipotent, wyszedłszy z za wielkiego ołtarza, zarzucił otrzymaną na mnie kondemnatę. Żarliwi przyjaciele chcieli go w sztuki rozsiekać. Szczęściem uciekł do zakrystii i drzwi za sobą zamknął. Przez okienko więc weszliśmy w negocjacje, odstąpił prefensji. jam został posłem. Zaprosiłem wszystkich do siebie na obiad solenny i tam, według starożytnego zwyczaju, upiliśmy się wszyscy w miłości i zgodzie. Nie udało mi się w Warszawie, ale ja się dlatego ani na Warszawę, ani na rodzaj ludzki nie gniewam. Każdy człowiek ma swój właściwy sposób myślenia. Mój nie zgodził się z Warszawą. Pojechałem więc myśleć do Szumina. Kto by na wsi chciał tylko myśleć, musiałby się zawczasu przygotować na tęskność i niesmak. Ci, co szczęśliwość życia wiejskiego opisali, czynili to po większej części w pośród miejskich zabaw. Gabinet, w którym naówczas byli zamknięci... Zdawał się im rozkosznym gajem, piękną doliną, gdzie na rozkaz poetów płyną kręte strumyki, spadają ze skał pieniste potoki, echa ptasząt rozlegają się po lasach i skałach, a gdy te żywe wyrazy własnym chcemy uiścić doświadczeniem, trzeba, zatargowawszy wiele, na małym przestać. Nie jest rozrzutne w użyczeniu rozlicznych wdzięków przyrodzenie. Owe natężone bystrością imaginacji naszej widoki. Okazują, prawda, postać miłą i wdzięczną, nie taką jednak po większej części, jakośmy ją pierwej sami sobie ułożyli. W romansach chyba albo w bajkach reszty szukać należy. Życie wiejskie dlatego jest miłe, iż nadaje chęć do gospodarstwa. Tego obowiązki rozciągają się do wszystkich czasów, a chęć zysków, złączona z niewinną, a coraz nową zabawą. Nie daje się rozpostrzeć tęskności, która napełniać zwykła wszystkie przedziały gwałtownych zabaw miejskich. Zdało mi się, żem do mojej wyspy powrócił, gdym w domu osiadł. Pierwszy podobno z całej okolicy, przeświadczony u siebie będąc, że moi poddani byli ludźmi, przyłożyłem do tego staranie, aby ile możności uczynić ich stan znośniejszym. Niech powie mała cząstka ludzi dobrze myślących, Jaką rozkosz czuje poczciwe serce w uszczęśliwieniu podobnych sobie. Powróciłem z bardzo dalekiej wyspy. To było wyrokiem zagradzającym mi drogę do promocji. Jeżeli ten powrót znaczył niepodobieństwo zgodzenia cnoty ze szczęściem, niech moi Ziomkowie do dalekich wysp Choćby w tej podróży minęli Paryż i Londyn, nie straci na tym ojczyzna. Wybaczy mi czytelnik tej małej dygresji. Skołatany rozmaitymi przypadki, rzecz naturalna, iż mocniej, jeżeli inni uczułem słodycz miłego spoczynku. W tej zostając sytuacji, zacząłem myśleć o postanowieniu, żebym przynajmniej dobrą dzieciom moim edukację mógł się krajowi przydać. Niedaleko mojej wioski mieszkał pan jeden, z zacnością familii znamienity, ale na fortunie podupadły. W sali pałacowej pełno było portretów przodków jego, Jedni piastowali buławy, drudzy marszałkowskie laski, pastorały, pieczęci, buzdygany, etc. Mając się nierównie lepiej od gospodarza domu, gdym tam przyjechał, że mi się ich córka zdała być dobrej edukacji, mniemałem, iż konkurencja moja do niej przyjęta będzie z radością. Odkryłem więc przez dobrego przyjaciela moje intencje. Nie poszła w smak gospodarzowi, jak ją sam potem definiował, takowa zuchwałość. U wieczerzy wszczął dyskurs o prerogatywach zacności wielkiego imienia i podłości takowych rodziców, którzy dla błahego zysku gotowi jaśnie-oświeconość łączyć z Wielmożnością. Jaśnie-oświecona pani rzuciła na mnie okiem pełnym wzgardy i razem wspaniałości. Dorozumiałem się reszty i nazajutrz, równo ze świtem, odjechałem bez pożegnania z tego domu, gniewając się srodze na moją pieczątkę bez mitry i paludamentu. Była w sąsiedztwie moim druga dama, nie tak arcyzacna, ale ojciec, najsławniejszy aktor kontraktów lwowskich, oprócz czerwonych złotych obrączkowych i talarów starych, gardził wszystkimi marnościami świata tego. U oświeconego, jedliśmy bażanty na farfurach, pan podsędek dał barszcz, schab, bigos i buraki na misach srebrnych, a co osobliwsza, pod cechowaną mitrą i paludamentem postrzegliśmy herby jaśnie oświeconego. Nie wchodząc w przymioty moje, pierwszą, zaraz uczynił pan podsędek, propozycję, żebym przyszłej małżonce tyle prostym długiem zapisał, ile połowa jej posagu wynosić będzie. Nareszcie zaś fortuny miałem uczynić do żywocie. Wstręt mi uczyniła takowa propozycja. Większy dama, dumna wielkością posagu, bez żadnych przymiotów. W kilka czasów poznałem na odpuście panienkę zacną, bardzo piękną, ale ubogą. Już miałem uczynić rodzicom deklarację, gdy raz, nie zastawszy u siebie damy, spostrzegłem bilecik na stoliku. Jej był charakter: adres do imci pana wicesgerenta. Oznajmywała mu o swoim przyszłym zamęściu. Ubolewała, że bogactwa cnocie i przymiotom rzadko towarzyszą. Kończyła oświadczeniem, iż będzie miał rękę bogaty, ale serce kochany Antoś. Nie podobał mi się ten podział z Antosiem, i odtąd w tym domu nie postałem. Zawodne konkurencje uczyniły mi wstręt do postanowienia. Zamknąłem się więc na nowo w domu. Żebym jednak trzeci raz nie uszedł za dzikiego, wybrałem kilka dobrych i przystojnych sąsiadów, uczęszczałem do nich czasami, gdy zaś mnie odwiedzali, rad im byłem w domu moim. Resztę czasu zabierały gospodarskie zabawy, budowla, ogród, książki. Blisko roku tak pożądane życie prowadząc, reformowałem stare mury Zamczyska Ojczystego i stał się domem wygodnym i pięknym. W pośrodku tych zabaw, śmierć wuja, po którym na mnie w Litwie substancja spadała, była okazją drogi w tamtejsze kraje. Wybrałem się w czas najgorszy do podróży, na wiosnę. Załamawszy się dnia jednego z mostem na Bagnisku posłałem po konie do najbliższej wsi nie znaleźli ich do najęcia moi ludzie wtem gdy się do dworu udali uczynna tamtego miejsca pani wypytawszy się w przód o moim nazwisku miejscu rezydencji okazji podróży i wielu innych okolicznościach wysłała zaraz naprzeciwko mnie swoją karetę i tyle koni ile tylko trzeba było pod cały mój ekwipaż dworzanin który w karecie przyjechał Uczynił imieniem pani swojej komplement iż ubolewa nad moim przypadkiem, ale winszuje sobie tej sposobności, że mnie może w dom swój przyjąć. Wsiadłem do karety, ciekawy poznać tę grzeczną i młodą wdowę. Dowiedziałem się albowiem, iż od lat trzech w tym stanie zostawała. Przyjechałem do Pałacu Pięknego. Apartamenta były wygodne i wspaniałe. Przyjęła mnie nie tylko młoda i grzeczna, ale piękna gospodyni z wszelką ludzkością. Podziękowałem za jej uczynność. Zastałem gości wielu. Stół wyborny, sposób bawienia się takowy, jaki w najcelniejszych miastach znaleźć jest trudno. Apartament dla mnie wyznaczony był wygodny i piękny. W nim z trudu podróżnego wytchnąwszy, gdym na zajutrz po obiedzie chciał żegnać gospodynię, rzekła żartując, iż jeśli się dni kilka w jej domu nie zabawię, każe we wsiach swoich, przez które będę przejeżdżał, popsuć mosty i groble. Tak jakim doświadczył u jej sąsiada. Dałem się łatwo namówić, uwięziony jej wzrokiem i grzecznością. Raz po obiedzie, gdy się goście rozeszli, a sami tylko w pokoju zostaliśmy, rzekła. Nasyciłeś waszmość Pan ciekawość moją, opisując przypadki swoje zagraniczne. Racz mi też opowiedzieć te, które śmieć mógł w kraju swoim od pierwszych lat młodości. Nie są osobliwe, rzekłem. Na tak jednak miły rozkaz opowiem je wiernie. Zacząłem więc relację o moich rodzicach, damonie sentymentowej jego edukacji czytaniu romansów. Do tego punkty, gdy przyszło uczyniłem wzmiankę o przypadku w lasku i pierwszym naówczas miłości oświadczeniu owej Juliannie, wychowannicy matki mojej. Słodka jej pamięć uczyniła mnie wymownym, a mając łzy w oczach Przydałem, iż od owego bolesnego pożegnania straciłem ją z oczu, ale nie z serca. Opływam teraz we wszystko, rzekłem dalej, ale w tym jestem nieszczęśliwym, że jej uczestniczką pomyślności moich mieć nie mogę. Nie mogłem się dowiedzieć, gdzie przebywa. W klasztorze, dokąd była oddana, to mi tylko umiano powiedzieć, iż ją ciotka jej do siebie wzięła. Jak się zwała ta ciotka, gdzie jej było mieszkanie. Nikt mnie dotąd nie nauczył jedyna słodycz żałości mojej ten pierścionek od niej dany który przy sobie noszę dałem jej taki drugi na pożegnanie Ledwo skończył podała mi rękę spadła z oczu moich zasłona mój własny pierścionek spostrzegłem na ręku julianny padłem jej do nóg przepraszając że oczy moje nie były z sercem zgodne łatwo kochającego przeprosić można. Zbyt żywe radości, podziwienia, ciekawości, impresje przerywały co moment dyskursa nasze. W tumulcie najwyższych pasji usłyszałem wyrok szczęśliwości mojej. Byłem kochany. Każdy romans kończy się zwyczajnie zbiorem osobliwych przypadków, a te ściągają się do wzajemnego poznania lub znalezienia osób wielu, jakby umyślnie na jedno miejsce sprowadzonych. Poznanie się prawie nowe z Julianną po tylu awanturach i dziesięcioletnim niewidzeniu, zarywa coś na romans. Z tą tylko różnicą, żeśmy się zeszli w jej własnym domu, nie szukając się wzajemnie po ziemi i morzu. Domyślić się każdy może i żem się pytał Julianny, jakim sposobem do tego stanu, w którym ją widzę, przyszła. Gdybym się chciał trzymać tonu romansów, z historii Julianny zrobiłbym księgę czwartą. Zacząłbym pod osobliwymi rozdziały opowiadać na przykład, jako Julianna zamknięta w klasztorze ciężko płakała straty amanta swojego, jako jednego czasu przechodząc się z towarzyszkami po ogrodzie porwana była gwałtownie przez nieznajome osoby, jako w oddalonej puszczy odbita znowu była przez drugie nieznajome osoby, jako te drugie nieznajome osoby zaprowadziły ją w okropne lochy i pieczary, jako wiele wycierpiawszy w tych okropnych lochach i pieczarach z niewypowiedzianym hazardem stamtąd uciekła? Jako po długiej peregrynacji zaszła może do jakiego pustelnika lub pustelnicy? Jako ten pustelnik, który powinien być bardzo stary, żywił ją przez czas niejaki korzonkami? Jako pan jeden wielki, polując, natrafił na pustelnicze mieszkanie i jej widokiem zniewolony został? Jako ten pan wielki, przebrawszy się, powtórnie do niej zaszedł i nakłonił do porzucenia pustelniczego życia, jako dała się nakłonić i stała się jego żoną, jako ten mąż, zachorowawszy, umarł, był pochowany, a ona całej jego substancji została panią i tak dalej i tak dalej. Awantura Julianny nie była tak nadzwyczajna. Wzięła ją ciotka z klasztoru, zawiozła do Litwy, bogaty w sąsiedztwie wdowiec poznał ją, podobał sobie Chciał mieć za żonę, wziął, nie mając bliskich krewnych, fortunę zapisał i w rok umarł. Serca czułe nie potrzebują wykwintnych oświadczeń. Ofiarować się na wieczne usługi, nie być odmówionym, zyskać rękę i serce kochanej Juliany, dzieło było jednego tygodnia. Od tego czasu żyję z nią szczęśliwy. Jużeśmy się doczekali wnucząt. A przecież w moich oczach taka jeszcze jak w owym gaiku. Zeszłaś mnie w tym pisaniu, kochana żono. Ty wiesz, ale niech wie świat cały, żeś jest słodyczą mojego życia. Niech się z naszego uszczęśliwienia uczy młodzież, iż miłość ugruntowana na wspólnym szacunku nigdy się nie kończy, a w szczęśliwym pożyciu. Milsze zmarszczki poczciwej żony, niż modne płochych amantek pieszczoty.